Witam serdecznie wszystkich, siemka wam wędkarzy. Dzisiaj film bardzo, bardzo reklamowy, więc kto nie chce słuchać nic o sprzęcie, o reklamach, o promocjach na naszych stronach, to nie słuchajcie, proszę wyłączcie film. A ci, którzy chcą zostać, którzy chcą posłuchać, no to słuchajcie, bo dzisiaj mam do powiedzenia coś o naszej nowej stronie. Stronie, tak powiem, sklep wędkarski z gadżetami małego rekina i nie tylko. Na naszych stronach znajdziecie oczywiście, na naszym sklepie znajdziecie oczywiście koszulki, bluzy z naszym logo, także kieliszki, termosy. W przyszłości będzie dużo więcej, bo także będą kubki, zapalniczki i oprócz tego sprzęt wędkarski. Dlaczego sklep wędkarski? Bo po prostu wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy dzisiaj na przykład w tym wypadku będzie ludzi, którzy chcą zacząć przygodę wędkarską, a nie wiedzą od czego zacząć, nie wiedzą co kupić i po prostu szukają jakiejś alternatywy. Ja pomogę znaleźć. Oczywiście nikogo nie zmuszam do kupowania na naszych stronach. Może tak samo to zrobić w swoim sklepie rodzinnym, stacjonarnym, ale jeżeli chce u nas, to serdecznie zapraszamy. Kupując na naszych stronach, oczywiście wspieracie nas też na YouTube, jakby nie było. No, to tyle na sam początek. Zaczynacie wędkarstwo i idziecie do sklepu i pewnie się zastanawiacie, co kupić. Tak, żeby było niedrogo, w miarę uniwersalnie i żeby ten sprzęt też nie był najniższej półki, czyli tak zwane baziewie. I ja właśnie się tak wybrałem do sklepu i sobie tak przeglądałem. I mówię, jakbym był początkującym wędkarzem, to na co bym zwrócił uwagę? To, czyli zacznę od tego, że to nie będzie spinning, tak? Bo do spinningu są całkiem inne wędki, całkiem inne metody, lecz nie jest powiedziane, że tutaj na tą wędkę nie można założyć blachy i se pobłyskować. Bo początkujący wędkarz, podejrzewam, że on w ogóle nie wie, na co chce łowić, co chce łowić i po prostu jego zadanie jest takie, żeby przyjechał na łowisko i żeby ryby brały, a sprzęt go nie zawiódł. Dobrą właśnie alternatywą, według mnie, na początek jest niedroga, bo nie najwyższej półki, wędka składaniowa, teleskopowa, znaczy się teleskopowa, z kołowrotkiem, z wolnym biegiem. Ale nie też ta najtańsza półka właśnie mówię, tylko taki w przystępnych cenach. Ja wybrałem do takiego początkującego wędkarza wędkę o długości 3,90 z włókna węglowego, czyli już lepsze, to nie jest włókno szklane, które jest lżejsze, 3,90 z kołowrotkiem Mistral z wolnym biegiem. Wędka to jest Jackson. Wyrzut tej wędki to jest w LBS-ach przeliczając, to jest 3,5 LBS-a lub 60-120 gram. Teraz czemu 60-120 gram? Bo wędka musi niwelować błędy. Nie młodych, tylko początkujących wędkarzy. Często zaplączemy w czasie wyrzutu na feeder, w czasie wyrzutu na metodę, zaplączemy o szczytówkę, wyrzut. Wędka nie powinna się złamać, wędka powinna wytrzymać to, a ewentualnie powinna się urwać żyłka i pozbawić nas oczywiście koszyczka. Ale wędka sama w sobie powinna wytrzymać. Wędka powinna być na tyle mocna, że wyciągniemy nawet dużą rybę. Dobrze wiemy, że początkujący wędkarze nerwowo wyciągają ryby. Często z tą myślą, że jak zatną rybę, im szybciej będzie na brzegu, tym lepiej. W wędkarstwie to działa na odwrót. Im wolniej łowimy ryby, ciągniemy rybę, im spokojniej, tym mamy większe szanse wyciągnąć rybę, ale to dopiero przychodzi z czasem ta nauka. Na początku to wygląda tak, że jest nerwówka, panika i ciak, ciak, ryba ma być na brzegu. Żeby właśnie takie błędy wyeliminować, ta wędka powinna to wytrzymać. Moim zdaniem dlatego taka gramatura od 60 do 120 gram powinna być wędka mocna. 3,90 wysokość pozwala nam na dalekie rzuty. Czyli jak najdalsze rzuty, bo początkujący, że tak powiem, wędkarz uczyć się dopiero będzie rzutów lub jakąś tam praktykę, powiedzmy, ma,
ale te rzuty nie są takie doskonałe, więc czasami jest inny pułap wyrzuty czy coś. Zamach bardzo mocny, wytrzymać mętka to musi. Dlatego ją wybrałem, jest na naszym sklepie. Możecie sprawdzić sobie ceny, możecie sprawdzić sobie, że tak powiem, nazwy i nie nazwy, co tam bądź potrzebujecie. Kołowrotek z wolnym biegiem. Na naszym sklepie tutaj widzę o 6 łożysk plus 1. To jedno pewnie to jest oporowe. Kołowrotek musi być też w miarę mocny. Osobiście uważam, że kołowrotek jest to jedna z ważniejszych części zestawu. Tak, zestawu. Kołowrotek ma w sobie dwie szpule. Jedną metalową, tak jak tu widzicie, drugą plastikową. Chociaż uważam, że producenci powinni już oszczędzić nam tych plastików i dawać obydwie metalowe do wymiany. I na początek, na początkujący wędkarz powinien sobie właśnie rzucić na jedną szpulę 0,30 żyłkę, na drugą szpulę 0,25. 0,25 będziemy używać wtedy, kiedy łowimy sobie na spławik, powiedzmy w cudzysłowie tak zwane zarybieniówki, czyli ryby takie, wiecie, do 5 kilo. Bez problemu wyciągniemy na 0,25 taką rybkę, a z gruntu możemy nawet łowić na zestaw samozacinający na karpia. Tak, tak, tą wędkę możecie też używać na zestawy karpiowe, na duże karpie. Uwierzcie mi, że bez problemu 15, nawet 20 na tą wędkę wyciągniecie. Jeżeli nie będzie jakiegoś zaczepu, nie będzie nerwówka, spokojny hol, czy nawet z pontonu, to praktycznie i na 18 idzie wyciągnąć bardzo dużą rybę. Mogę podać na przykład, na taki przykład mogę podać WM Fishing, chycił 22 kg tą pygę na żyłkę 0,18 bodajże, więc można, a 0,18 ma tam 3 kg wytrzymałości czy 4, 20-kilową rybkę za brzeg, za brzuch, co jest jeszcze silniejsza. To zależy wszystko potem od holu, od umiejętności, ale można wyciągnąć. Tą wędkę ja polecam, że tak powiem, w zestawie u nas, jeżeli zakupicie ją w zestawie, czyli wraz z kołowrotkiem, to jest żyłka nawinięta, żyłka gratis. Tylko trzeba powiedzieć po prostu, jaką chcecie, czy 30, czy 0,25. Jeżeli ktoś uważa, że woli jednak 3 składaniówkę, to też taką kową posiadamy. Wędka 3 składaniowa firmy Mistral. Ja się uparłem, że tak powiem, jak na razie na te 3,5 LBS-a, bo to jest takie, mi się wydaje, najbardziej uniwersalne. I jeżeli chodzi o żyłkę, to uważam, że najbardziej uniwersalna, jak na początkujący zestaw, to jest żyłka 0,25. Chociaż już ty się głównie łowi karpie, to 0,30. Na myśli mówiąc głównie łowi karpie, to nie mam na myśli tych karpi, co zostały wpuszczone wiosną, jesienią, tylko tych karpi, które se pływają na wodach no kill i mają powyżej 5 kg. To czyli 30 można założyć, bo te mniejsze karpiki 0,25. Wędka karbonowa, bardzo lekka, on powiem mocna. Bez problemu ją można używać i zamiast na przykład tej wędki, co pokazywałem z Jacksona, można, jak ktoś nie chce teleskopowej, można właśnie kupić tą. Przewaga tą nad teleskopową to jest czy składaniowe, czy dwuskładaniowe. Prawdopodobnie mówią, że są mocniejsze i wytrzymalsze, ale znowu plusem wędki teleskopowej jest elegancki transport, łatwość przewozu i właśnie chowania wędki. To nam potem w trzech częściach tak zostaje. Teleskopówka fajnie schowana, chowa się, wiecie, każdą część do środka i zostaje. Minusem tych teleskopowych wędek, że jak czasami za bardzo się zatrzaśnie, zaklinuje, to potem wędkarze trzaskają wędką o ziemię. Mogą nie tylko co uszkodzić wędkę, ale uszkodzić też przelotki i one potem latają sobie, trzeba je podkleić. Minusy zaś tych wędek, że zestawy są bardzo często poplątane i jakbyśmy chcieli robić tak, jak to powinno być książkowo, czyli po każdym łowieniu zestawy się odwiązuje, wędki się pakuje osobno, kołowrotki osobno, ale wiecie, że jak się często idzie na ryby, takich rzeczy się po prostu nie chce robić, a przed rybami, jak przyjeżdżamy na łowisko,
to nie zależy nam na tym, żeby znowu wiązać zestaw i 2 godziny poświęcać na przygotowanie zestawu, tylko każdy jak już ma te parę godzinek, żeby usiąść, to chce po prostu wciągnąć wędkę już z zrobionym zestawem, rzucać i łowimy. Czyli to właśnie jest taka kwestia sporna do wyboru. Albo teleskopowa, albo składaniowa. Ja używam składaniowych, Magda używa teleskopowych. I Magdę na składaniówkę na przykład nie przekonacie. Dlatego ja tak powiedziałem, nawet zaproponowałem Magdzie tą wędkę, bo wiem, że jestem pewny za tą wędkę, że ona w tej wędce zrobi, a łatwość transportu, chowania i wygody jest dużo większa niż składaniowy. Są jeszcze wędki dwuskładaniowe, karpiowe, już dużo mocniejsze, droższe i w ogóle, ale transport to już jest katastrofa. Wręcz powiem, że jak się ma kombika, to jest ciężko, bo to zawsze gdzieś tam dynda, a jak się chyba, że się ma na dachu tą trumnę całą, ten bagażnik, to tam można wsadzić ewentualnie przyczepka. Teraz mam wędki sumowe, dwuskładaniowe, które ja używam i już sam transport jest problemem. Bez przyczepki praktycznie nie ma szans gdzieś pojechać. To jest wędka trzyskładaniowa, jest troszeczkę lepsza w transporcie, chyba ponad metr, 1,10 m. Dokładnie widzicie teraz na ekranie, bo to potem zmierzę. Można sprawdzić. Jeżeli ktoś by był chętny jeszcze i uważa, że nie potrzebuje od 20 do 60 gram wyrzutu wędki, bo to jest za dużo, a on na feder nie ma zamiaru łowić, bo nie lubi z jakichkolwiek tam przyczyn, jest taka możliwość, bo sam kiedyś bardzo rzadko łowiłem na feder. U mnie to był głównie spławik. Zestawy samozacinające to od zeszłego roku zacząłem stosować i tak okazjonalnie w przeszłości. To mamy też wędkę taką przygotowaną i wybraną właśnie dla początkujących wędkarzy. Typowo spławikową. Tutaj tą wędkę można powiedzieć, że jest dużo lżejsza niż tamta. Znaczy dużo, dużo może nie, ale jest lżejsza niż tamta. Długość także 3,90 ze względu na właśnie dalekie rzuty potem spławikiem. Wędka od 20 do 60 gram. Co o niej można powiedzieć? Że oprócz tego, że właśnie mówiłem, że jest lekka, wygodna w składaniu, wygodna w transporcie, to jeszcze można założyć lekki koszyk na feeder w razie takiej właśnie naszej potrzeby, że uznaliśmy, że lepiej by było rzucić z gruntu zestaw. Można założyć cięższy, ale już trzeba uważać, bo tą wędkę po prostu przy większych ciężarach i dużych zamachach możemy sobie ją złamać. Bardzo elegancka do łowienia na spławiczek, leciutka, fajnie pracuje z rybą. Do tego można dopasować ten sam kołowrotek, co mamy właśnie z wolnym biegiem, lub taki przygotowany specjalny, który się pojawi na naszych oczywiście stronach też, tylko muszę wybrać. Jeszcze go dzisiaj, jeżeli chodzi o dziś, nie ma. Chyba że tu się już pojawiło, ej, okienko wam. Już jest kołowrotek przygotowany dla tej wędki na naszych stronach, czyli już znalazłem kołowrotek odpowiedni do tego zestawu. Bo chodzi o to, że chcę przygotować taki zestaw spławikowy, żeby był wręcz idealny, czyli leciutki, dopasowany. Jeżeli chodzi o tą wędkę, to proponowałbym dla początkujących wędkarzy żyłkę 0,25, a jeżeli już tam ugryziemy trochę wędkarstwo, to schodzimy do 20, nawet do 18. I delikatnymi zestawami łowimy ryby. Główne ryby, jakie będziemy łowić na spławik, to są karpie, takie do 5 kg, liny, leszcze. Muszę przerwać, bo telefon dzwoni. Podsumowując ten materiał filmowy, na sam koniec. Nie złoście się, że to tak właśnie powiedziałem, ale dużo jest wędkarzy, którzy zaczynają przygodę, którzy nam piszą, naprawdę mamy tego mnóstwo, którzy nam piszą: Dominik, co byś polecał, jakie wędki, jakie kołowrotki, jakie zestawy na te wzdręgi, choćby było na chlucinie czy coś. Pytają się też o wędki, że tak powiem, maczówki odległościowe. Czyli odpowiem teraz na te pytania. Dla początkującego wędkarza odległościówka jest wędką trudną. Trudną z kilku powodów. Mają bardzo małe przelotki. Ta końcowa to dopiero jest katastrofa, bo przy większych głębokościach wędkarz początkujący, nawet i ja mam z tym problemy, że się co chwilę zaczepia. Są specjalne stopery do tego, robione z nitki, ale tak się to zaczepia,
potem się przesuwa, w trakcie holu ryby też się stopery przesuwają, zmienia się co chwilę na położenie gruntu, więc te wędki naprawdę są, jeżeli chodzi o wędkarstwo, jeżeli chodzi o holy ryby, są bardzo, bardzo dobre, mówię o maczówkach, nie? Ale są kłopotliwe ze względu na bardzo, bardzo małe przylotki. Ale tak szczerze mówiąc wam powiem, że przynajmniej tutaj, gdzie my łowimy na tych wszystkich wodach polderu Buków, na tych wirowniach i pomijając już rzeki i kanały, bo te wędki tak praktycznie się tam nie nadawają ze względu na prąd, na wodach stojących, to my tak daleko mało co łowimy, na jakie są przeznaczone rzuty na odległościówki. Odległościówki, sama nazwa mówi, że odległościówka po to, żeby daleko rzucić. My odległościówki kupowali nie dlatego, żeby daleko rzucić, tylko dlatego, żeby czuć idealną pracę wędki i wspaniały hol ryby. Ale te wędki naprawdę są problemowe. I tak samo jak z tymi trzyskładaniowymi, w transporcie są kijowe. Raz nawet połamałem taką dość drogą wędkę, którą sobie kupiłem, jak wracałem pontonem, nie chciało mi się ją pozwijać, raczej łódką, o pomost zahaczyła i w trzech miejscach mi strzeliła. A dałem za nią 360 zł. Fajna wędka, bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobało na nią łowienie, ale jest już taka bardziej cięższa w łowieniu. W porównaniu z tą, naprawdę ta będzie dużo łatwiejsza w obsłudze i z cholery. Nie zależy mi, żeby kłamać, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Wracając do naszych filmów teraz, co się będą pojawiać ze sprzętem wędkarskim, to takowe się będą pojawiać. Jeżeli ktoś ze subskrybentów się taki coś, taka forma nie podoba, no to nie będę nic obrażony, jeżeli dacie unsuba. A jeżeli ktoś jest zainteresowany posłuchać o jakichś sprzętach, które ja osobiście testowałem i promuję i uważam, że są warte polecenia, to subskrypcję zostawcie i namówcie znajomych, żeby takową zostawili. No to do zobaczenia, do następnego filmu. Tak? Teraz wam jeszcze zaprezentuję fajnie, jak te trzy kije wyglądają, ale to już bez, albo z komentarzem, to zależy, jak nam to wyjdzie.